Hej wszystkim, tu znowuż Prestigo, a to jest Don't Starve. Witam was już w dniu 10, tak jak wspominałem. Wróciłem tutaj do mojej bazy, czekajcie. A, dobrze mam, tutaj borówki nam rosną, może trochę drewna? Bym chciał, bo widzę, że malutko mam. Tak lekko las tutaj przerzedzę i zasadzę od nowa. Tutaj po drodze jednego królika złapałem i ustawiłem tam gotowanie. Co? Dobra, także wiecie, nie chcę za dużo też tutaj drewna dzisiaj zbierać. Tutaj zacznę już taki drugi las sadzić. Ciekawe, czy ja muszę naprawdę to nawozić. Dobra, bierzmy go, żarcie. Się przyda. Głodny jestem. Fajnie, że ja ten... Była już noc i ja nie posadziłem po prostu chyba. Ajajaj, mam tylko mięso królika, co najgorsze. I nic innego do jedzenia. Trzeba jakoś to poprawić. Ale popatrzmy, co w ogóle potrzeba mi na... build trapa, nie. Livingstone'a jeszcze nie. Strawrolla nie. Booknesta, jedna lina. Ale powinno mnie stać. Akurat mnie stać na jedną linę. Kurczę, jakie szczęście. Survival, Booknest. Okej. Okay. I to wędruję tutaj. Chodźmy na trochę na pszczoły popolować. O, jest jedna. O. Fajnie, że od razu nam się agresywne rzuciły. Sio agresywne. Sio. Czyli ja muszę po prostu się udać. Może na północ pobiegnę. Może tam będzie więcej tych pszczół nieagresywnych. Przy okazji trochę trawy nazbieram. Trawy nigdy za dużo tak naprawdę. Króliki by się przydało zabrać, ale tak nie mam z nimi na razie co robić. Więc na razie niech siedzą, bo bym pewnie musiał nowe pułapki zakładać, a... Nie mam jeszcze... A nie mam jeszcze chyba na tyle trawy nawet. Przy okazji wiecie, tak trochę pozwiedzam tutaj. Zobaczę, jak tutaj okolica wygląda, będę wiedział co, jak, gdzie i kiedy. Przy okazji trochę nasionek pozbieram. Tutaj by się przydało, może nie te Evil Flowery, ale te mur porozwalać, by było trochę kamienia. O, pszczoła jest, 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 jest. Co? Ci dam bred na pszczoła mi atakować. Co jeszcze? Tak. I będą cztery. No i jest. Wrócę do tamtego ulu. Może tego dwa też. O, pięknie. Mogę babeczkę z motylem zrobić. Ale tego nie zrobię, bo... O, włócznia darmowa. Że po nią... Zdrowy rozsądek spada w pobliżu tych... Evil Flowerów. Trzeba uważać. Co tam jest? A ten, od Judge'a dużego. Kurde. Ale mu na razie Judge'a nie kradnę, bo za blisko jestem bazy po prostu. I to jest jako dwa Judge'a. Trochę flintu. Flintu nigdy za dużo. Szczególnie, że... W ogóle flint się przyda. Trawa, patyk, droga na południe. Kusi, żeby tam na południe się wybrać, ale może jeszcze nie dzisiaj. Najlepiej jakbym miał coś do jedzenia, a z jedzeniem niestety kruchu. O, wejście do jaskini, jak miło. Tam na pewno się będę chciał po pierwszej zimie wybrać. Także teraz wiecie, po prostu zimę przetrwać, a później myśleć co dalej. Królików na razie nie zbieram. O, jest jeszcze czoła, miło. Agresywne? Przestały być agresywne, czy jak? Czy jakaś by się przydała i zobaczyłbym, czy... patrzmy. Tak i tak. I jak? O! Wszystkie pszczoły, czyli te agresywne jak wygonię, to przestają być agresywne później. Cieszę. Pesaczek. Tutaj idzie, to tak. Bierz tego honekomba, będę miał... Jest tutaj było. Jest jeszcze jedna pszczółka. Będzie na drugiego. O kurde, to na dwa już mnie stać. Miło. Może tutaj tę trawę nawiozę. Bo nie mam lepszy sposób. Borówkę jakoś przesadzę. Więc popatrzmy, co mogę ugotować. Czy te plus co? No może to? Bakłażan? Zobaczmy, co to wyjdzie. Co? I kuku.
A ja tutaj to sadzę. Dajcie mi szybko jeszcze łopatę w dłoń. O, tą, te borówki przesadzę. Widzę, że one już dorosły, urosły, raczej to będą psa. I set trap. Tutaj drzewa widzę giną, ale może jednak zetnie jakieś. Tak. Psa? Zasadziłem drzewa, to drzewiec nie powinien być. Aha, czyli patyki. Muszę kolejno się kierować. Patyki odrastają od razu, a trawa nie bardzo. Aha, okej. Okay. Plant. Plantuj to. Cina jeszcze to. Bo coś mi mówi, że desek będę potrzebował. Jakieś. A, cukierki. Właśnie tak się robi cukierki. Co? Opsa. Dobra, zasiąść. Opsa, dalej szpadel, to od razu wykopię sobie. Będzie więcej drewna. No, pięknie. Tak, to od razu wykop. Dobra, weźmy te cukierki. I zjedz je. O, zdrowie obniżają, głód zaspokajają. Dobra, boróweczki. Przydać. No i coś warzywnego zrobię. Postaram się raczej zrobić. Czy to jest dynia? Mógłbym mieć ciasto dyniowe, ale. I patyk. Porządek tutaj porobić. Tutaj rośnie. Co miałem zrobić? A, zasadzić ponownie. Co? Więc tak. Aberis. No, nie wiem, to już nie idzie nawet. Raz i dwa. Niech się pali całą noc. A ja patrzę, co potrzebuję na B-Boxa. B-Box jest chyba jedzenie. Survival, bardziej bym powiedział. Umbrella, tent, furor. Fishing rod. Nie, a może w strukturach po prostu? Bardziej w strukturach to będzie. Co mogę zrobić? Ej, wall nie. Wood wall nie. Stone wall nie. Big house nie. Rabbit beach nie. Big case. Gdzie to jest? Potten air, nie wiem co to jest. Foliage, broken shell jakiś. Gdzie to jest, kurde? Tym na pewno. To jest? Light bull. Nie wiem co to jest. Umbrella, tent, urol. Trap roll, pony, coś tam. Rolling stone, piggyback. Kompas, biltra. Dzień. B-box, o, dwie deski, no. Nie, to w refinedach się robi deski. No i refuel i purpurę, dwie deski. I w płudzie robi się B-box. Ale jeszcze go nie stawiam. Jeszcze. O, popsułem. Jakby te bisy postawić tak naprawdę. Jakoś tutaj sądzę. Jest taki mały bis area. To jest w foodzie, tak? Tak. Tak. To będę farmił ostro. I zaplantuję mu kwiatka. Bo to wymaga kwiatków. A przy okazji wykopię trochę patyków tu w okolicy. Sadzonka jakaś. Co bym mógł dzisiaj zrobić? Berisy zasadzić na pewno chcę. Co mam? Tak, o, tutaj je najeść. Zrobić coś dobrego do jedzenia, może tą trawkę z królika. O, chyba najlepiej by było potrawkę z królika, to potrzebuje trzy króliki akurat. Raz, dwa, trzy i pa. Nie, patyka nie. O, cztery króliki wezmę. Będzie taka. Potrawka z królika, taka mocna. I cztery króliczki, bo nic innego nie mam, tak, co najgorsze. I dobra, ja może pójdę kubki pozbierać. Kubki pozbierać, króliki pozbierać. I powykopywać może trochę tego, brisów tam. Set trap. Tu się podleczę tym. Ale najpierw poczekam, aż mi się tamto ugotuje. Tak. Set trap. I to będzie chyba trzeba po tym razie już zmienić niestety. Jest pułapka. No ta pułapka się na przykład zepsuła do końca, czyli muszę nową zrobić.
Ale najpierw garnek trzeba wyfarmić. O, kuleczki mięsne. No, dużo mi odnowiło. Ale obróć ten. I lecimy to daleko, na kubki. Może tutaj podwiedzam też. Zobaczę, może tam jakieś breezy będą. A przy okazji trawy trochę po farmie. I wszystkie patyki będę po drodze. Berisy, o berisach mowa. Na razie ich nie wykupuję. Takich najbliżej domu ich nie wykupuję po prostu. Będę myślał nad drugą lodówką, nad większą ilością skrzyń. Bo tak naprawdę to... Co tu mamy dres jeszcze? Rabbit hat, buffalo. Top hat muszę zobaczyć po prostu pod względem zimy coś ciepłego. Czy ja potrzebuję tam... jak to się nazywa? Trąbę kolefanta, żeby naprawdę coś dobrego zrobić? Na przykład nie wiem, nauszniki, czy tam jakaś czapka mi wystarczy. Aja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 j
I zjedz od razu. Dam dupy. Naprawdę. To było głupie z mojej strony, bo nie mam miejsca. A noszę ze sobą pełno śmieci. Kolejne nasionka, które przydadzą. I do tego już niedaleko. Już nie takie niedaleko, jeszcze kawałeczek. Biegnę tą drogą i zaraz odbijam. Tutaj jakoś trzeba odciąć. Patyki od razu. Chyba mam na sezonki patyków, tak. Czyli łopata w dłoń i wykopuję. Jedno, drugie. Możliwe, że gdzieś mam tutaj na ognisko? Mam. Czyli możliwe, że gdzieś tutaj przenocuję. Brzytwy nie mogę zrobić, bo bym ogolił je. Gdzie są wasze kubki? O, są. Fajnie. Co? Więcej bawołów równa się więcej kubek. Więcej kubek równa się więcej farm, więcej borówek, więcej wszystkiego. Borówek mam trochę mało, żeby tak wiecie, nawozić. O, ślady kolefanta. Spróbujmy. Dla nim podążyć. Na górę. Kolejny nasionka. Spróbuję kolefanta znaleźć, chociaż wiem, że z nim zbytnio chyba szans nie mam teraz. Ale... nie szkoda, ale nie, dupa, nie mogę za nim iść, bo... nie mam tego miejsca w ekwipunku na mięso z niego i tak dalej. Wracam do tych, do bawołów. Albo że to gdzieś jeszcze kolejna grupka się ich kręci. Widzę, jest pełno trawy i innych ciekawych rzeczy. Przydałoby się świnie też znaleźć. Może po prostu następny dzień to mam eksplorację. No w sumie jeszcze dzisiaj bym mógł eksplorację porobić. O, jest kolejna. Tu już mam dwie farmy prawie. No, dwie farmy duże. Miło. Czy jedna? Nie powinna być. Nasionka, won mi od nasionka. No, mam dwie farmy. Mnie cieszy. Ja jednak uderzę tutaj. Kubki mam. Uderzę jakoś tutaj, żeby pójść. Zobaczyć po prostu, co tam się czai. Może grzybki. Grzybków nie ruszam, bo to halucynki pewnie. Może jakieś tu borówki znajdę. I będę myślał nad tymi borówkami. Czy na przykład borówki sobie poprzesadzać część, czy jak? Tak, tak, tak. Dobra. Tak. Zjedz od razu. To weź. O, to. Będę pomyślał nad tym. Zawsze mogę przejść ten na przyjść. A farma też dużo jednak daje. Ale 6 krzaków borówek, czy jedna farma? To jest pytanie. To jest drugi dzień. Tak, tak. Dobrze. Bo tak Zuki wyczaił, że jeden dzień trwa 9 minut. Co oznacza, że tak 3 dni pełne dają 27 minut. Kwiatek, patyki. No może tu jakaś wioska świń będzie, czy coś. Dużo na pewno krzaków berisów nazbieram. Sądzę, że jedną farmę zrobię i berisy posadzę. Chyba, że też mam pomysł, wrócę się, jak będę się wracał już dnia następnego, czyli 12, jak będę wracał do bazy, to po prostu wstąpię jeszcze raz tam i pozbieram te. To jest dobry pomysł.
pozbieram więcej kubek, żeby mógł. Kurde. Jest jeszcze jeden patyk. To go wykopię i będę miał miejsce akurat. Co? Ej no. Dobra, czarodź łopatą. Łopata już jest tak zużyta, że... Jest tutaj. Dobra. Jest noc, ja nic nie widzę. Dobra. Idę z tą łopatą w ręce. Teraz ją zużyję gdzieś. Tutaj muszę w prawo odbić. Tutaj gdzieś krzak był. Dobra. Czekam na dzień i idę tam na dół jeszcze kawałeczek zobaczyć. Może tam będzie akurat wioska świń. Przydałaby się wioska świń. Tutaj na razie nie muszę iść. Przydałoby się też kamienie tutaj powydobywać. Poeksplorować w ogóle tą okolicę. Bo tak naprawdę tutaj mam prawie nic nie zwiedzone. Głównie się tutaj trzymam i se bazę gospodaruję. Ale to już wiecie, tak pod kątem pierwszej zimy, żeby po prostu przetrwać. Później jak będę miał już dopływ do jedzenia i zabezpieczenia jakieś typu pszczoły czy coś w tym rodzaju, jeden miesiąc dalej. Czuł ładnie, o, dzień złapałem. Jest i dzień. Tak, tak. Dawać mi dzień 12. Ojej, zdrowy rozsądek. Tu głodu jeszcze mam trochę. Dobra, tak. I prawy dik. Tak, tak. I łopata się zepsuła. Czyli ja biorę tak, 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 tak. Marchewki nawet nie zbieram, bo mi nie opłaca. Ale lecę tutaj zobaczyć. Tyle mnie czeka. Bisy. O! Droga do raju. Świńskiego raju. Świński raj jakbym znalazł, o kurczę. Tu dużo pszczół, będzie dużo beboxów. Trzeba pamiętać. Wszystkie pszczoły na mapie będę przerabiał na swoje. Potem będę miał takie dopływy miodu. Że będę tak robił fajne rzeczy. Pójdę, pobiegnę tą drogą do końca. I może to może mi daleko ona może się ciągnąć. Zresztą, ale każda taka droga prawdopodobnie prowadzi do drogi świń. To mi by to ucieszyło bardzo. Wtedy kolefanta. Gdzie ta? Gdzie te świniaki mieszkają? Morda, syrynie tak daleko? Bym musiał taki kawał do nich biegać? Ja. Widzi 9 minut biegnięcia drogą. Nie no, no serio? No jeszcze się rozgałęzia droga. Przynajmniej mapę pozwiedzam. Stawy. Nie ma wioski świń. Niestety gra mnie strollowała i nie ma wioski świń. Czyli co, wracam po kubki. Ale na przykład tutaj są stawy, co oznacza ryby, co oznacza paluszki ryby. Zobaczę jak to będzie. Mogę flintów zbierać? Mogę trochę jeszcze. Czoły, tak wiecie, przylecę sobie tędy, bo zawsze to będzie jakiś kawałek dodatkowy odkrytego miejsca. Lepiej wolę mieć po prostu, wiecie, tak wyeksplorowaną mapę niż nie. Działa. Akurat na noc wrócę do domu. No. Właśnie na dzień 13, który też będzie kolejny odcinek. Szkoda, że świn nie znalazłem, ale można mieć wszystkiego. Ciekawe, gdzie one się czają. Na razie wiecie też, nie mam żadnych takich większych planów na sezon 3. Może poczekam znowuż. Jednego, góra dwa upgrade'y i popatrzę co to będzie, co to będzie. Dwie, a ja mam trzy krzaki borówek, ale bym mógł wykopać jeszcze, ale nie mam miejsca. Zatem kubek nigdy za dużo, bo mogę sobie zostawić. Sezon T
tych, tego też nie. Dobra. I chyba wracam się, no. Wracam się, króliki schowam. Zgarnę miód. I pomyślę coś, żeby coś ugotować fajnego może. I będę myślał co dalej na następne odcinki. Może trochę więcej eksploracji będzie? Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczę jak to będzie. Może jak eksploracja, to tutaj jakoś. Tutaj mam albo krzaki borówek tego farmy, ale pozbieram. Ale raczej będzie, wiecie, taka eksploracja, że po prostu będę miał prawie że pusty ekwipunek. Tylko że będę przygotowany na nocowanie. Trochę żarcia i tepe. Poczytam o jakichś sprzętach na zimę, no. To też będzie potrzebne bardzo. Sprzęty na zimę. Interometra nie muszę robić. Przynajmniej na pierwszą zimę, bo oglądam jedną serię, która po prostu jest... Więc mogę przewidzieć zimę. Będę też po prostu myślał o tym trybie przygodowym. Wiecie, kuszące jednak jest, że wyzwania są. Okej, okay, tu bis lata, nie wiem czemu. Czemu to latasz, co? Party, osad. Trzy, raz. Dwa. Trzy, tak? Jeszcze tych 10 miałem, masz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Ale będę miał patyków farmę ładną. Patyków nigdy za dużo. Celowo będę miał całą skrzynię tych patyków. Tak. Tutaj berisy. Dałoby się gęsi posadzić, ale co zrobić? Tak. Czy jedną trawę mogę naleźć? To se zbiorę. I chodźmy. Pszczoły już wróciły do ula, tak? Poza tym mam mało tego. Nie robię, nie zrobiłem jeszcze. Dobra, czyli idzie mięso z kulika. Plus warzywo. Plus no, drugie warzywo. Plus patyk. Czyli tradycyjne danie polskie. Patrzmy, nie miałem zasadzić. Środek olefanta nawet u mnie po domu. Ja pójdę, o. Rozbiorę, mam miejsce na króliki kolejne. Na pewno będę musiał porobić trapy od nowa. No. Co? Nie zasadziłem tutaj? Nie, zasadziłem teraz, no. Na razie to chowam do lodówki. Razem z resztą nasion. A króliki miałem do skrzyni pochować. Fajnie wygląda. Oj kurde. Mam cztery króliki aż. Dobra, pozabijam je, będą na... Na mięso będzie, do lodówki z mięsem. SS zjem z przeszłyczki. Nawet odnawia. Przydałoby się też trochę na potwory. Sio. A na potwory może zapolować. Nie mam drewna nic. Może gdzieś zostawiłem drewno. Są króliki. A tu rzeczy z grobu. Popatrzę, co jeszcze trzeba zrobić. Znaczy na farmę ulepszoną potrzeba. O, mogę. Mogę jedną zrobić aż. Gdzie to jest zapalniczka? Ciekawe, czy ja mogę na tym postawić. Nie mogę. Tutaj może... I mam kolejną farmę ulepszoną. Może ją teraz zasadzę? Dobry pomysł. Nie to? To. Chyba psa. I do lodówki chłopca. Przydałoby mi się trochę mięsa potworów wam
powiem wam, upolować, bo dzięki temu bym miał zawsze jakieś jedzenie, bym mógł łatwiej robić. Ale to będzie wszystko w tym odcinku, a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, hej kawa.